Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z kartą dnia 26 lipca 2021. Bardzo gorąco Was pozdrawiam z tego miejsca, w którym się znajduję. Oczywiście myślę, że czujecie się dobrze, zdrowo, bezpieczni. Zapraszam serdecznie do wysłuchania, moi kochani. Karta dnia 26 lipca 2021. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na ten dzień, 26 lipca. Cóż, moi kochani, mamy ósemkę mieczy. Ósemka mieczy mówi o pewnego rodzaju zastraszaniu siebie oraz zablokowaniu. Także tutaj może być pewnego rodzaju blokada, kontrola samego siebie. Także nie możemy wyjść z cienia, z jakiejś sytuacji, która nas uwięziła, z jakiejś sprawy. Także, moi drodzy, tutaj jest karta, która mówi o właśnie kontrolowaniu w naszym miejscu pracy, kontrolowaniu naszej pracy, pewnego rodzaju manipulacji, która wkrada się w nasze życie. Również 8 mieczy może być kartą internetu. Możemy zająć się właśnie sprawami, które są w internecie, pracą, szukaniem pewnych informacji. I tak nam może tutaj zlecieć cały dzień. Także, moi drodzy, nie obawiajmy się, nie zastraszajmy się, nie czujmy się uwięzieni. To jest taka rada ode mnie. Możliwe, że jest tutaj pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam, manipulacja i kontrola. Może też niektórzy będą przeprowadzać wnikliwe badania, uczyć się, rozwijać się szerzej, głębiej, dociekać, szukać czegoś, informacji w internecie, online. Także, moi drodzy, nie obawiajmy się, działajmy, nie zamartwiajmy się, nie czujmy się uwięzieni, tylko idźmy śmiało do przodu z naszymi wyznaczonymi celami. No to się nagadałam, moi kochani, tyle rad ode mnie. Ja życzę wspaniałego dnia, dużo uśmiechu, dużo radości. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnych filmikach.